Welcome to the press conference with Pantwija before the game tomorrow against Pogoń Szczecin. Dzień dobry, witamy na konferencji przedmeczowej Pantwija przed jutrzejszym meczem z Pogonią Szczecin. And please feel free to ask your questions to our head coach, Jonas Fredriksen, and our goalkeeper, Mads Thomasen. I zapraszam do zadawania pytań naszemu trenerowi, panu Fredriksenowi i jednemu z naszych zawodników. And please keep your answers in English. I prosimy, żeby to było po angielsku. Well, that will be translated, so... Obviously then. Simon from 3 points. Simon fra 3 point. Nils, regarding the squad, Hans is out, but I noticed that Mathias Greve is joining us on the flight. How will you play the midfield? What thoughts are you having on the midfield? Pytanie odnośnie składu. Nazywam się Simon, jestem z wersji 3 points. Pytanie odnośnie składu. Amis nie będzie z nami grał, natomiast widziałem innego zawodnika na pokładzie samolotu. Jakie jest pana podejście do, jeśli chodzi o pomocników? I cannot tell you exactly who will play the match. Of course, you know that. Oczywiście nie mogę powiedzieć dokładnie, kto będzie grał podczas meczu. But I think we are in a good situation because we have more players available. And you're right, Kajel is available for tomorrow. Ale jesteśmy w dobrej sytuacji, bo mamy więcej dostępnych zawodników i ma pan rację, Kajel jest dostępny na mecz jutrzejszy. And we have also have Peter Pugh outside the team for some actually for some months, but he's also green-lighted for the game tomorrow. Peter Pugh wypadł z drużyny na kilka miesięcy, ale ma zielone światło i może zagrać jutro. So to be honest, I think I have plenty of possibilities to try to find the right constellation in the midfield. Więc mam bardzo dobrą sytuację, bardzo wielu dostępnych zawodników i myślę, że uda się znaleźć właściwą konstelację pomocników na jutro. Regarding the European campaign last year, it seems like a very chaotic period up to the campaign. How is it different this year? We won Sunday in the first league the first match in the league. It seems like the squad is pretty consolidated. How do you see the difference between the run-up to the European campaign this year in comparison to last year? Jeśli chodzi o kampanię przygotowań do europejskich pucharów, w zeszłym roku to był dosyć chaotyczny okres. W tym roku widzimy, że udało nam się wygrać pierwszy mecz ligowy w niedzielę. Pytanie dotyczy tego, jaką pan widzi różnicę między tymi przygotowaniami w tym roku w porównaniu do zeszłego? I think our situation is in many ways better this year. Myślę, że nasza sytuacja jest pod wieloma względami lepsza w tym roku. First of all, if we go back to 1 year ago, we we had some problems with the squad. We had some actually 6 players out with the COVID-19 disease. Kiedy cofniemy się rok wstecz, to możemy sobie przypomnieć, że mieliśmy problemy ze składem, mieliśmy 6 zawodników, którzy zostali wyłączeni przez COVID-19. And we also made a lot of changes in the squad, however primarily players going out and not players going in. I dokonywaliśmy wielu zmian w składzie, ale głównie dotyczyły one odchodzących zawodników, a nie przychodzących. This season or this year we almost had the same players available than we had in the last season, so I think that's an advantage for us this year. W tym roku mamy w zasadzie tych samych zawodników dostępnych co w zeszłym roku, więc myślę, że daje nam to przewagę w tym roku w stosunku do poprzedniego. I'll just continue then. Mads, you had a lot of European games
last year. You're still a young goalkeeper. Now you're facing more European games. What did you learn from the European campaign last year? Messi, jesteś młodym bramkarzem, ale już masz za sobą całkiem sporo występów w europejskich pucharach. Jakie są twoje doświadczenia i czego nauczyłeś się w tych rozgrywkach? Like, let's just talk a little bit about that the situation for the squad is I think is a lot better. A lot of us have now tried to play European matches, and I think we're all a little bit more calm in the preparations, and we know how to deal with a lot of games in a very short amount of time. So, jak powiedział trener, wielu z nas, mamy lepszą sytuację w składzie i wielu zawodników miało już okazję występować w europejskich pucharach. Jesteśmy lepiej przygotowani, wiemy jak sobie radzić z taką sytuacją, w której musimy rozgrywać wiele meczów w krótkich odstępach czasu. So for me personally, I think I'm a lot more calm about the preparation and we know how to play these European matches with the physics and with the travels and all stuff. Więc z mojego punktu widzenia ja również jestem bardziej spokojny. Wiemy, jak podejść do tych europejskich rozgrywek, zarówno jeśli chodzi o kwestie fizyczne, jak i o kwestie związane z podróżą. And this is actually a question for both Mads and Nils. You can start, Mads. How do you view the game tomorrow? What do you expect? Pytanie do obu panów, Mesa i Nilsa. Jak panowie postrzegacie jutrzejszy mecz? We expect an experienced team with players with good relations, with good physics, and yeah, good players technically. A very physical game. Spodziewamy się trudnego meczu, spodziewamy się dobrej drużyny, drużyny przygotowanej technicznie, z zawodnikami, którzy mają między sobą dobre relacje, więc spodziewamy się trudnego meczu jutro. Yeah, and if I should just continue with a few more points. Of course, we have analyzed the team in depth. We have seen all their matches for the last half year or so. So I think we know exactly how they at least normally play. Ja mogę dodać od siebie, że przeanalizowaliśmy bardzo dogłębnie grę drużyny przeciwnika, przeanalizowaliśmy, obejrzeliśmy wszystkie mecze z ostatniej połowy roku i wiemy, jak ta drużyna gra, przynajmniej jak gra w normalnych warunkach. But you know it's a strong team. They played actually a role in last season here in Poland in the championship. Wiem, że to jest silny zespół, który odgrywał bardzo ważną rolę w polskich rozgrywkach ligowych w minionym sezonie. So I expect it will be, well, some journalists ask me, will you be the favorite or how do you see it? Niektórzy dziennikarze pytają mnie o to, czy czujemy się faworytem, czy jak patrzymy na ten mecz. But I think it will be more or less, if we see it over two matches, it will be 50-50, I think. Ale kiedy spojrzymy na cały dwumecz, to uważam, że szanse są 50-50. Yeah, I compare them with a normal Superliga team, a sub team in the Superliga, I think they will be. Porównuję Pogoń z dowolnym zespołem grającym w niemieckiej Superlidze. Myślę, że byliby na tym poziomie. Any questions from local reporters? Jakieś pytania ze strony lokalnych dziennikarzy? No, Simon, keep on rolling. The European campaigns are important to our club and important to our fans as well. I saw statistics that we have played 14 European games under your reign, Nils, and I think we've only won two of them. And of course, we want to go far in the European campaign. What, if anything, have you learned or what do you take with you from the former European campaigns you've had in Brøndby? Kampanie pucharowe europejskie są bardzo ważne dla zespołu, ale również dla fanów. I pod pana, za pana bytności jako trenera w zespole graliśmy w 14 europejskich meczach, ale wygraliśmy tylko dwa. Wiemy, że chcemy zajść daleko w tych rozgrywkach. Czego dowiedział się, czego nauczyliście się z tych dotychczasowych rozgrywek europejskich? First of all, I have to say, I agree in your statistics. Przede wszystkim muszę powiedzieć, że zgadzam się z tymi statystykami.
When I was a coach in Esbjerg, we also participated in Europe. Actually, we ended number two in the group and played against Fiorentina in the out of 16 teams. So I have tried before to have some success in Europe. Kiedy byłem trenerem w Esbjergu, również dużo występowaliśmy w europejskich pucharach i też chyba wygraliśmy dwa mecze, więc udało mi się przejść do kolejnych faz i rzeczywiście miałem całkiem sporo okazji występować w europejskich pucharach. But it's all about quality. It's all about quality. Ale wszystko jest kwestią jakości. And if we look at our campaign last year, I think we played against some very, very good teams. I kiedy spojrzymy na naszą zeszłoroczną kampanię, to zobaczymy, że graliśmy z bardzo, bardzo dobrymi drużynami. So I don't think that you can use that actually as a predictor to how it will be this season. Ale nie sądzę, żeby można to było wykorzystać jako do tego, żeby przewidzieć, jak to pójdzie w tym sezonie. So I would say in general, we think we have better chances this year. Więc ogólnie uważamy, że mamy lepsze szanse w tym roku. Yeah. So the ambitions, of course, there's no doubt about our ambition that will be to qualify for the next round and in the end qualify for the group stage in the Conference League tournament. Oczywiście jasne jest, że nasze ambicje są wysokie i chcielibyśmy przejść do kolejnej rundy i ostatecznie zakwalifikować się do fazy grupowej Ligi Konferencji. And my final question would be for you, Mads, in relation to what we've talked about in this press conference. How do you see our chances, not only tomorrow, but further on in the European campaign? Ostatnie pytanie do ciebie, Mads, w kontekście tego, o czym mówiliśmy. Jak widzisz nasze szanse, nie tylko jeśli chodzi o jutrzejszy mecz, ale jeśli chodzi o wszystkie, o całość rozgrywek w europejskich pucharach? Yeah, like Mads just said, that we think the level for Poland is like a Super League team, so like we see the Super League also, if we're not ready and if we're not sharp in everything we do, everything can happen, so it's up to us just to perform the best we can. Jak powiedział Nils, postrzegamy Pogoń jako drużynę grającą na poziomie dowolnej drużyny z duńskiej Super Ligi, więc musimy dać z siebie wszystko i zobaczymy, co się wydarzy. Just one final question, in relation to that, do you also think that we are in a better position than last year? I ostatnie pytanie jeszcze do ciebie, Mads. Czy podobnie jak trener uważasz, że jesteśmy w lepszej sytuacji w tym roku niż w zeszłym? I think that's difficult to say for me. Jest to trudno powiedzieć? But yeah, we have some more experience together, and I think we have some better relations as players. So hopefully we can perform good tomorrow in the coming games. Mamy wszyscy razem dużo więcej doświadczeń, dużo lepsze relacje między sobą jako zawodnicy, więc wydaje mi się, że mamy szansę dobrze zagrać w nadchodzących meczach. No further questions, Joanne. And with that we say thank you for the press conference. One more question. Jeśli bym mógł. If I may. Pytanie do młodego naszego gościa. Czy on uważa Pogoń za zespół, wspomniał o tym, że jest to zespół na poziomie Ligi Ekstra Klasy Duńskiej, ale czy uważasz, że ten zespół jest absolutnie do przejścia, czy jednak jakieś takie wewnętrzne ma obawy? So the question to you, to our young player, you said that you perceive Pogoń Szczecin as a team being on par with Danish Superliga teams, but do you believe that it is that Pogoń is a team that can absolutely be defeated, or do you have any concerns? Of course, everything can happen in a game. That's football. Oczywiście w meczu wszystko może się wydarzyć. To jest piłka nożna. And like I just said, that we have to be sharp in everything we do to win the game. Ale musimy być ostrzy w tym, we wszystkim, co będziemy robić, żeby wygrać ten mecz. And I think if we do all we can, we are as sharp as possible, we can win the match. But also on the other side, if we are not, of course, we can lose also. Więc myślę, że zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby być ostrzy i żeby ten mecz wygrać, ale jeśli nam się to nie uda, to oczywiście również możemy przegrać. Pytanie do obu panów, jeśli można. Question to both gentlemen. Czy remis satysfakcjonuje panów
przed meczem, czy raczej myślicie o tym, żeby jednak wyjechać ze Szczecina ze zwycięstwem? Will a draw be satisfactory to you when you think about tomorrow's game, or do you think about leaving Szczecin with a win? No, the ambition is to take a win tomorrow. Nie, naszą ambicją jest wygranie meczu jutro. But of course we know it will be decided over two matches. Ale oczywiście wiemy, że o ostatecznym wyniku zadecydują dwa mecze. So depending upon how the match will develop, a draw could be a fine result for us, but again we'll go for the win. Więc w zależności od tego, jak mecz jutro się będzie rozwijał, być może remis będzie nas satysfakcjonował, ale będziemy starali się uzyskać zwycięstwo. Jeśli można sobie pytanie do pana trenera, wiem, że... Last question to the coach. Że zagracie bez lidera obrony i bez bardzo ważnego zawodnika linii pomocy. Czy pan już zdecydował, kto ich ewentualnie zastąpi? Czy to są znaki zapytania do ostatniego treningu, nawet do jutrzejszego południa? We know that you will play without the leader in defense and also without a very important midfielder. Have you already decided who will replace them, or will you wait with the final decision until the last training or until tomorrow before the game? No, I have decided already. I will, of course, not tell you about my decision, but I have decided already. The players know how we will, how the starting line will be tomorrow. Nie, to znaczy decyzję już podjąłem w tej chwili. Oczywiście nie powiem, jaka ta decyzja jest, ale już wiemy, kto zagra jutro i zawodnicy również wiedzą, kto jutro będzie w początkowej jedenastce. Any further questions? Czy jeszcze jakieś pytania? No, then we'll say thank you this time. Thank you. See you tomorrow. Dziękuję bardzo i do zobaczenia jutro. Dziękuję.